Czyli gra, krótko mówiąc, dopiero się zaczyna. Myślicie, że to już koniec? Nic bardziej mylnego. To dopiero początek. Początek piekła. O, jest latarka, dobra, jest latarka. Tego latarka troszkę słaba jest, no ale dobra, idziemy. Halo, jest tu kto? Zrobiłem właśnie osiągnięcie House of Horrors, czyli dom strachów. O, przeczytajmy ten. Czyżby ten park został zamknięty? Z powodu jakichś niespełniających norm? Nie wiadomo. To nie jeszcze niedawno był otwarty, teraz już jest ten. Może nasza bohaterka nie żyje i to jest jakaś taka. Takie retrospekcja, życie, jakby przejście pomiędzy życiem wiecznym czy coś. Cholera wie. Uuu! Dom strachów, co nie? Ty masz być straszny? Chyba nie. Czy ja widzę siebie w lustrze? Widzę. A właśnie, zobaczcie w dół, prawie swoje piersi widzę. Nasza bohaterka wygląda, jakby troszeczkę była, jakby trochę nie swoja, bo jakby opętał ją demon, co nie? Tak troszeczkę wygląda. Latarka, która się psuje. Znaczy to jest w miarę jasno, bo to są te lampki, co nie? Ale i tak jest czuć taki mrok. Zaraz coś na mnie tu wyskoczy. Ty? Chyba nie. Ale musimy być czujni. Widać tutaj pana wiewióra za rogiem. Och, znowu on! To już nie pierwszy raz, to już nie pierwszy raz pan wiewiór mnie tu nawiedza. Ach, bardzo niedobrze. Mamy pana wiewióra, jest i pan strach na wróble, pan żniwiarz. Przynajmniej jego cień, choć jego samego nie widać. Jest gdzieś tu na dole. On na mnie czeka, on ma Kaluma, mojego syna, którego musimy odnaleźć w tym mrocznym miasteczku. Co mojemu dziecku odbiło, że tutaj wiewało się? Przecież to bardzo niebezpieczne miejsce. Ja nie wiem po prostu, jak jej matka ta wychowała swoje dzieci. Że one wbiegują do wysokiego miasteczka, a potem trzeba je szukać. I też te w środku, w nocy, kiedy wysokie miasteczko są opuszczone. Czy tu my nie byliśmy już? Momencik. Szczerze mówiąc się pogubiłem. Poczekaj, zajrzymy co to jest. Halo? Coś jest nie tak? Słyszycie to? Jest tu kto? Słyszałem. A tutaj się ktoś powiesił. Pewnie tu jeszcze wrócę i zobaczę wtedy martwe ciało. Co nie? Czy jeszcze pewnie tutaj wrócimy? A teraz spokojnie do przodu. O! Ach, jejciu! Taki niby mało straszny, a się wzdygnąłem. Coś jakoś ostatnio stałem się mniej odporny na takie pierdoły, co nie? To czemu ja mam wrażenie, że chodzę w kółko? No zostało zrobione na podstawie prawdziwego domu strachu, bo mam wrażenie, że... chodzę w kółko. Tylko czekać na moment, kiedy się coś zobaczy w lustrze, co nie? O! Jest padł ten, do przeczytania. To sobie przeczytajcie, idziemy dalej.
To jest chyba wilkołak w trakcie przemiany. No strasznie, takie wyskakują z nienacka, kurde. Masakra. To jest takie trochę strasznawe, ja wam powiem. Takie troszkę strasznawe. Strasznawe. Teraz się wydarzy coś strasznego. Idziemy za panem żniwiarzem. Panem, nie wiem, strachem na wróble. On rządzi tym wesołym miasteczkiem. On porwał naszego syna. A już niedługo wszystko się wyjaśni. Okej, ciemna piwnica? Czemu nie? Drzwi zamknięte. Sprawdźmy następne. Też zamknięte. Halo? Nightmare Circus, czyli to jest jakaś książka o właśnie nawiedzonym. A to jest. Mi się wydaje, że właśnie nasz syn z nami, co nie? Czyli z matką. After they let me out, they gave me Callum back and sent me home with a handful of breadcrumbs. Home bit a sweet home. I barely recognized it. Where there had been color and light, there were shadows and regrets. Where there had been warmth, there was a bone-deep coldness that never went away. I tried my hardest to keep the ghosts at bay. Don, watching from the dusty corners while I tried to teach his son to read. My father, coldly assessing me and finding me lacking. I devoted myself to Callum and did the things that they told me. It will get better, they said. Every day will be a little better than the last. I'm in the woods now, lost and afraid. Things never got any better. Przez to, że dużo rzeczy było, to trochę nie skupiłem się na tym, co ona teraz mówiła, bo zacząłem przyglądać się na przykład książce i tam kawałki... Poczekaj, chcę to obrócić. Weź to obróć normalnie. O kurde, obróć to w normalną stronę. O. Prawie jest dobrze. Dobra, tak ktoś będzie chciał, to może się przeczytać. To jest kolejny obrazek z nami. Jest pewno w ogóle książeczek takich. Jakiś The Wilting, co nie? To są wszystkie chyba jakieś horrory swego rodzaju. Też wyłączyło nam się... O kurde. Czy to nie jest przypadkiem naszego syna, nie należy? Coś tu ewidentnie jest nie tak. Kostka Rubika. Obrazki z nami. Mom and me in car. I love you. From Calum. Coś tu ewidentnie jest nie tak. Coś tu śmierdzi i boję się, że za chwilę może się to wszystko wyjaśnić. Jeszcze tu jest obrazek. Dobra, wchodzimy. Don't leave me. Mogę cały czas krzyczeć, co nie? Co jakiś czas chyba. Poczekaj, czy to jest... może to jest moje w ogóle? Może wróciłem do jakiegoś swojego domu, gdzie z Kolumy mieszkam? I to jest jakaś symulacja, czy coś takiego, nie wiem, jakieś zwidy. Ja bym to wziął w sumie, bo to się może akurat przydać. Jest jedzenie, zwinko. Dobra, zamknijmy drzwi, żeby się to nie popsuło. Idziemy dalej. Tutaj jest zamknięty, dobra, wchodzimy do kolejnego pomieszczenia. Gdzie my jesteśmy, cholera? Dobra, przeczytaj. Kto chce, to sobie przeczyta. Kolejna zabawka. Kolejny list. Kolejny obrazek. Pełno notatek. Nie chcę tego za bardzo czytać. Depression. O, poczekaj. Lorraine Kiberly. Czy ja przypadkiem nie jestem właśnie, to nie jestem ja? Depression. Czyli krótko mówiąc, tak jak mówię, nasza postać jest w depresji po prostu, co nie? Dlatego to jest nawiązanie, te tabletki, te antydepresanty, które brałam, też te, to jak sobie użyły, podcinała, to jest wszystko nawiązanie. A, to jest w ogóle, to chyba do mnie jest w ogóle skierowane, tak mi się wydaje teraz, jak sobie tak czytam. Jak tak przeglądam pobieżnie, bo... No, ona ogólnie no, miała strasznie dużo problemów, zaraz zobaczymy. Jak to się wszystko zakończy, bo nie jestem pewien, czy to wszystko w tej chwili jest realne, czy może to znowu...
naszej bohaterce sobie się wyobraża. Jest, może ona w szpitalu w ogóle leży, co tak naprawdę. O, czyżby był nasz miś, który został zagubiony. Znowu to samo. Są mi nasze leki. I mamy chyba pana misia. Znowu Lorraine, czyli znowu do mnie. To właśnie nie jestem pewien, czy I love you Donald. Chyba czyżby... I on chyba, ten Donald chyba pracował właśnie w parku, tak mi się wydaje. O, i on tu napisał, ja myślę nad imieniem dla syna albo dziewczynki. Callum, jak będzie boy. Emma, jakby była to dziewczynka, co nie? I właśnie on chyba zginął jeszcze, kiedy ona była w ciąży, tak mi się wydaje. Ja cię kręcę. Co tu się porobiło? To będzie jakieś smutne zakończenie tej historii. Ej, poczekaj, to jest, poczekaj, my jesteśmy w pułapce czasu jakieś. Ej, widzisz to? Callum? To ewidentnie nie jest normalnie, jesteśmy w pułapce czasu, zauważcie co się dzieje. Już tutaj przechodziliśmy. To są wszystkie jakieś takie wspomnienia, co nie? Mogę to otworzyć? Nie mogę. Dobra, sprawdźmy teraz wino. Może to jest jakby bieg czasu, to wszystko się przebiega z czasem, co nie? To jest jakby taka chyba historia troszeczkę, bym powiedział, co nie? My teraz przechodzimy, tak mi się wydaje, przez jakby jej taką historię, co się wszystko po kolei działo. O, kto ten? Kurwa, co tu się dzieje najlepszego? Dobra, idziemy dalej. A to już chyba czytaliśmy. Aha, to jest chyba o jego śmierci w ogóle. Nie dziwnego, że kobieta ma problemy chyba psychiczne. Dobra, znowu idziemy dalej i jakby zagłębiamy coraz głębiej, idziemy dalej w historii, tak mi się wydaje. Dobra, zaczynamy od nowa naszą podróż. Znowu ta sama książka. Coraz więcej elementów się tak na dobrą sprawę pojawia tutaj, co nie? Nadal są te same horrory. Ale widzimy, tu wcześniej chyba tych tabletek nie było, teraz są. Tutaj też są dwa tabletki, chyba więcej wtedy też tego nie było. Też pojawia się coraz więcej butelek z winem, zauważcie. Czapka teraz już jest zakrwawiona, ona nie była tutaj powieszona. Ej, w ogóle obrazki są zakrwawione. Właściwie te obrazki są przerażające. Co tu się najlepszego dzieje? Właściwie straszny bałagan tutaj. W kuchni jest krew. More pills. Czyli widzicie, to jest takie nawiązanie właśnie do tego, jak to się wszystko toczyło, co nie? Jakby ten dom przestał być bardziej zaniedbywany. Patrz, pigułki, wino, alkoholizm. Do tego jeszcze dochodzi. Zobaczmy, jak teraz wygląda lodówka. W lodówce już jest same wino, a wcześniej było jeszcze jedzenie. Czyli widać, że ona nie dbała za bardzo o tego swojego syna. Może on jest w jakimś zakładzie psychiatrycznym. Patrzcie, co tu się porobiło, to już totalny burdel. Wszystko zniszczone. Historia Salomonowej Wyspy. Masakra. To jest ciągle to samo, tylko że po prostu coraz bardziej zniszczone, coraz więcej elementów w Sim.
On chyba uciekł, czy to nie, nie jestem pewien. Easier and I can meet Callum. But not yet. Nie kontaktuj się ze mną ponownie. Lorraine! Poczekaj, Lorraine to my jesteśmy, tak? No właśnie, coraz więcej tych tych właśnie antydepresantów, tych pigułek. Tutaj już się zaczynają dziwne rzeczy dziać pomału. Coraz dalej schodzimy, tym jest coraz gorzej tak naprawdę. A teraz to już chyba stadium jest najwyższe. Kurwa. Jakby po prostu opętał mnie jakiś diabeł. Zobaczcie na to, to nie jest normalne. To nie jest normalne. Pełno jest takich pigułek dzieci, jakieś fotografia. Czyżbym to był ja, czyżbym to była ja z mężem kiedyś? Patrzcie, patrzcie, tutaj czapka. To znowu to samo, dzieci z pigułkami, z alkoholem, wszystko się pomału zmienia, wszędzie jakieś dzieci. Shopping list. O, patrz, Zolift, prescription, remember. Jesteś sam? Nikt cię nie kocha? Callum nie jest dłużej tym, kim był? Może w ogóle ona na przykład coś zrobiła temu Callumowi? Kurde, zobaczcie. Chyba historia się skończyła w ten sposób. Kurde, co tu się wyrabia? Zamknięte? Kołek? Czy... Ej, ona chyba go nie zabiła? Ej, a jeśli on nie... Jeśli ona go zabiła? Jestem teraz w ciemnym korytarzu. Nie wiem, co się dzieje. Nic nie widzę prawie. Słyszę tylko kroki. Halo? Halo? Co ta kobieta zrobiła? Ona jest chyba chora psychicznie. I to tak poważnie. Boję się wchodzić do kolejnych pomieszczeń, bo szczerze mówiąc, to co zobaczę może mnie bardzo przerazić. Papieroski! No, widzę, że tu ostro się robi. O, widzisz, jest to niebezpieczne, czyli krótko mówiąc, mówią, że jest niebezpieczne. A, że co, że twoją jedną... Mhm. Nikt nie może pomóc tobie teraz. Don't fuck this up. Doktor Spock. Ach, masakra, co to się porobiło? Była to normalna osoba i tak jakby cały czas przechodzimy przez jej życie, patrzymy jak to się wszystko pogarsza. Poczekaj, co tu jest napisane? Coś tam, you William? Coś tam? I knew what he made me... Kurde, szczerze mówiąc, to jest tak napisane, że teraz nie wiadomo tak naprawdę, co tu jest napiśmione. Ale widzenie to nie jest normalne, schodzimy jeszcze niżej. Jeszcze dalej idziemy w historię, jeszcze dalej poznajemy historię właśnie naszej głównej bohaterki. Już nie ma nawet dzieci. W ogóle coś jeszcze jest? To jest chyba, nie wiem czy to nie jest już ostatnie w stadium. Roślinki już umarły. Wszystko zniszczone.
Wszystko zniszczone, jeden wielki burdel. Wszędzie krew, wszędzie śmierć. Czy ona zabiła Forget Dan Dead Cannot Him? Czy ona zabiła ich wszystkich? Krew spływająca za drzwi. Czy ona ich wszystkich zajebała? Ona nie jest normalną osobą. Nie! To nie jest normalna osoba. To jest wariatka. Hit me? You will watch me now. Watch me? To jest na końcu napisane? Not? Ro? Nie jestem pewien, co jest na końcu napisane. Piekło, 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 piekło. Jeszcze niżej? Nie wiedziałem, że w ogóle się jeszcze da wzejść niżej. Aż już niżej już niczego nie ma. I nagle wychodzimy stąd. Skończyło się. Czyżby one wszystkich zabiła? Szczerze mówiąc, mogłem się zagłębiać czasami w te listy, bo widać w listach dużo informacji było. Ja często te listy pomijałem. Okazuje się, że to było bardzo treściwe informacje, często te listy miały. They are lost for a time, but then are captured by an old witch. A child goes missing in Atlantic Island Park. He wanders lost for a time before finding his way into the mouth of an old witch. In the oldest version of the story, the mother and the witch were the same person. I never wanted to be the witch. But I am, aren't I? Ona jest wiedźmą. To jest znowu nawiązanie do historii Jasia Małgosi, która była na samym początku. Wydawało się to coś bardzo nieistotnego, ale historia o Jasi i Małgosi była w tej opowieści bardzo istotna, ponieważ mówiło to właśnie o matce. Wydawała się dobrą matką na początku, a okazuje się, że ta prawda ona miała problemy i to gigantyczne problemy. Była właśnie tą wiedźmą z opowieści. Kids broke in today. Jestem bardzo ciekaw, jak się zakończy ta historia. Ale ewidentnie to właśnie nasza bohaterka z tą wiedźmą jakby. Dlatego na początku była właśnie mowa o tym, o tej całej jakby. No widać, że ona jest szalona, co nie? Ale to było właśnie nawiązanie do tego. Niby taka historia niezwiązana, ale jednak właśnie miała bardzo dużo związków wbrew pozorom. O, jest. Czyli historia Jasia i Małgosi, Hansel i Gretel. I tajne przejście. No dobra, wchodzimy. To się nie skończy źle, to się nie skończy dobrze. To będzie bardzo miało złe zakończenie, coś czuję. O nie. Nie. Thank you.
Nie! Zabiła je. Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath and think about the last place you saw your son. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Co to w ogóle była za historia? Dobra, czyli podsumowując, to jest pewnego rodzaju, tak, ja to tak interpretuję, jak macie jakąś inną interpretację, możecie mówić, ale to, co się wydarzyło w ostatnich minutach gry, to była jedna wielka masakra, co nie? Ogólnie rzecz biorąc, ten cały park, mi się wydaje, że to był swego rodzaju symbol, ogólnie rzecz biorąc, ona tam naprawdę nie była. Ona po prostu była w pewien sposób szalona. Miała problemy związane, chyba coś tam było, nie wiem, czy ona, nie jestem pewien, czy to ona zamordowała, czy po prostu był to symbolika bardziej ten, że ona, że wszyscy zginęli po prostu, czy ona faktycznie była tą osobą, która morduje. W każdym razie faktem jest, że miała problemy, miała naprawdę duże problemy i z czasem wszystko zaczęło się jakby to nasilać, co nie? Zaczęło się od tego, że tam była w ciąży chyba, to wtedy się jakoś zaczęło. Potem problemy z jej mężem, ze wszystkim i po prostu te jej problemy z alkoholizmem, z lekami antydepresyjnymi, ze wszystkim zaczęły się nasilać i zaczęło to być głęboki problem. Ona zaczęła być chora psychicznie i po prostu chyba... Po prostu... Ona chyba zajebała te swoje dziecko po prostu, tak naprawdę one w ogóle nie było czegoś takiego, że one uciekło w nocy do parku, tylko po prostu one zginęło, nie żyje, po prostu jest martwe, po prostu zajebała je, bo była chora psychicznie, tak ja to rozumiem. I jest to smutna historia, jest to taka, wiecie, tam pewnie dużo, ja trochę niepotrzebnie, za szybko mijałem te kartki, bo te kartki pewnie wiele historycznie rzeczy mi opowiadały, aczkolwiek no końcówkę jakoś taką miarę ogarnąłem, tak mi się wydaje. No i co powiedz, no jest to naprawdę ciekawa sprawa, no jak ten symboliczny, ten całe nawiązanie jest do Jasi i Małgosi, to też jest ciekawa sprawa, co nie? Że jakby ona, ta Lorraine, była właśnie tą wiedźmą, tą okropną wiedźmą, która właśnie te dzieci chciała zjeść. Co nie? No cóż, resztę interpretacji, jak i odczucia pozostawię wam, możecie pisać, co uważacie o tej grze, jakie są wasze odczucia, czy czego się ominęłem, możemy podyskutować. Piszcie w komentarzach, co uważacie. No mi się osobiście gra naprawdę podobała, bardzo ciekawa sprawa, bardzo ciekawe przeżycie, takie, wiecie, nie wiadomo co, ja to przechodziłem na jeden raz, ogólnie rzecz biorąc, więc z góry mówię, że... Jak, no, że na raz jakby wy to będziecie oglądać, wy to oglądaliście w partach, ale ja to wszystko na raz przeszedłem praktycznie. No i na mnie wywołało całkiem spore wrażenie. Taki fajny horror właśnie z taką naprawdę świetną, krótką historią. Lubię takie krótkie gierki właśnie z przesłaniem. No i co dużo mówić, po prostu nie popadajcie w szaleństwo, bo skończycie tak właśnie jak ta oto dziewczyna. Będziecie mieli przejebane. Dobra. I, no i ogólnie, no nie wiem co tu jeszcze powiedzieć, naprawdę było ciekawie, naprawdę się działo, końcówka mi się mega podobała. Wychodzi na to, że zakończenie jest złe. I to bardzo, nie ma dobrego zakończenia w tej grze, o nie!
Nie ma tutaj dobrego zakończenia. Zakończenie jest ewidentnie złe, naprawdę bardzo złe zakończenie. Ale ogólnie gra mi się podobała. Dobra, z tym i tym akcencie was zostawię. Jak piszcie, co uważacie. Mam nadzieję, że się podobała przygoda z The Parkiem i... Elu, elu!